Witam. Chciałabym przedstawić dzisiaj pierwszy w Polsce album, który nazywa się Księga Adoptowanego Dziecka. Powiem przede wszystkim jako autorka, dlaczego on powstał. Bo są takie trzy drogi, które zmobilizowały mnie, czy które dały podstawy, żeby Księga Adoptowanego Dziecka mogła się ukazać. Pierwsza z nich to taka, że gdy byłam w ciąży z moim biologicznym dzieckiem, dostałam taki album dla tego biologicznego dziecka. To było takie infantylne, ale bardzo przyjemne, że mogłam pamiątki z czasu, kiedy czekamy na to dziecko, gdzieś uporządkować, gdzieś wpisać i potem dać w prezencie mojemu dziecku. W międzyczasie pojawiły się rozmowy z moimi adoptowanymi córkami. Szczególnie z córką najstarszą, która zaczęła dopytywać. Ona już wie, czym jest adopcja. Już nie mówimy o bajkach, mówimy dokładnie o procesie. O tym, w jaki sposób my staraliśmy się, żeby zostać jej rodzicami. Wtedy zobaczyłam taką ogromną przepaść pomiędzy tym, że dla biologicznego dziecka mam piękną książeczkę, piękny album, w którym zdjęciami, swoimi wrażeniami, emocjami dzielę się z okresu czekania, a dla mojej adoptowanej córki mam segregator. I w tym segregatorze postanowienia sądu, wnioski. To jest formalne i to zupełnie nie pokazuje całych uczuć, emocji, tego, jak na nią czekaliśmy. A trzeci powód to taki, że rodzice adopcyjni nie dostają takich albumów w prezencie. Chciałam pomyśleć też o rodzicach adopcyjnych. Jak fajnie jest, składając gratulacje, o, zostaniecie rodzicami. Proszę, to jest prezent dla Was. Możecie wypełniać z Waszych oczekiwań, z Waszych starań, pamiątkę dla Waszego dziecka. Co taki album wnosi? Tak naprawdę chciałabym pokazać, że rodzicielstwo adopcyjne i rodzicielstwo biologiczne nie jest takie samo. Ale tak naprawdę fundamenty stworzenia rodziny opierają się na miłości do dziecka. I tak jak tworzy się małżeństwo z dwóch historii, tak w adopcji dziecko nie zaczyna swojej historii w tej rodzinie. Dziecko przychodzi do tej rodziny ze swoją historią. I mamy historię mamy, historię taty i historię dziecka. Dla mnie to jest symbol zaplatania się warkocza. Powstawanie rodziny adopcyjnej to jest zaplatanie warkocza jedno pasmo po drugim, jedno pasmo po drugim. I album ma być takim pomocnikiem w zaplataniu tego warkocza. Ma być pamiątką dla dziecka, że jego historia też była uszanowana i że na to dziecko też w rodzinie czekano. Bardzo ważne jest, żeby podzielić się informacją o istnieniu tego albumu z kandydatami na rodziców. To oni już na swojej drodze, gdy pierwsza myśl o adopcji pojawia się u nich, gdy zaczynają wybierać ośrodek, gdy zaczynają uczestniczyć w szkoleniach, to chodzi o to, żeby oni już dokumentowali tą drogę, tą swoją ciążę adopcyjną wtedy, gdy dziecka jeszcze nie ma. Nie ma takiego symbolu, który byłby zrównoważeniem tego, że na nie jednak ktoś czekał. Łatwo jest powiedzieć dziecku i pokazać, jak bardzo się je kocha wtedy, kiedy ono już jest. Masz piękne oczy, pięknie wyglądasz, jesteś naszym skarbem, naszym słoneczkiem. Ale jak pokazać dziecku to, że się na nie czekało, zanim ono było w tej rodzinie? I temu służy album. Pierwszy w Polsce, jedyny taki, żeby rodzice adopcyjni mogli pokazać swojemu dziecku, jak bardzo na nie czekali. To jest bajka, którą dziecko dostanie, bajka, w której ono jest pierwszoplanowym bohaterem.